poprzednich odcinkach WTF City. No dobra, co ja będę ściemniał? Mamy taki mikroproblemik w mieście. Nie możemy zostawić tak Klockozaur City bez żadnej odpowiedzi, bez żadnej reakcji. Uwaga więc, naszą reakcją będzie... Pierwsze pytanie, bo my to jesteśmy Kobi i czy my tak naprawdę musimy brać, sam wiecie, udział w całym tym WTF City? Bo my tak nie do końca jesteśmy WTF-y przecież, tak? Czy musimy tutaj naprawdę występować ewentualnie, czy nie możemy mieć swojego miasta? Wiecie, to wy też uciekliście z WTF City? Jak to też? To wy uciekliście z WTF City? No tak. Ziomek z Klockozaur City? Co ty tu robisz? Nie no, dobra, znam standardy Lego. Patrząc na to, co tutaj się dzieje, chyba jednak nie będą chcieli tu mieszkać. Ale jak już, dobra, nie będę więc proponował, by nas przyjęli. No ale jak już tu jestem, to z chęcią pooglądam sobie to ich WTF. Dobra, panowie, miasto gotowe. Jesteście gotowi, by je zobaczyć? A szkoda, że nie ma z nami żadnej gwiazdy. Najlepiej takiej z Klockozaur City. Ależ by im szczena opadła, jakby zobaczyli miasto. No dzień dobry. Wow, wow, co ty tutaj robisz? Ty jesteś przecież Lego. Dokładnie tak, jestem Lego i generalnie przyszedłem tu was prosić o pomoc, o przyjęcie naszych uchodźców do waszego miasta, ale jak patrzę, w jakich mieszkacie warunkach, to chyba jednak nie chcemy tu mieszkać. No przecież i tak daliśmy wam odpowiedź w sprawie naszej pomocy. Chyba nie zrozumieliście, co? Nieważne. Jak już tu jesteś, to bardzo dobrze. Zaprezentuję ci bowiem, jak wygląda nasze nowo zbudowane WTF City i trzymaj się, bo szczęka ci opadnie. No to patrzaj. Co to jest? Co to właściwie, ziomeczku, jest? Czy możesz mi to wyjaśnić? Ha! Od początku wiedziałem, że będziecie zazdrościć. Co? Wy nie macie takiego miasta? Ha! Zapomniałem, że wy w ogóle nie macie miasta! No ale tak, nawet jak mieliście, to czy mieliście takie ulice? Mieliście ulice, no dobra, mieliście też więcej ulic, ale czy mieliście lasy i łąki? Tak jest, mieliście, no dobra, czy mieliście plażę? No dobra, mieliście, ale wodę? No dobra, mieliście, ale czy mieliście wyspę, która kiedyś pojawiła się w jednym odcinku mocowym na WTF Kloc? Co? Chyba nie mieliście, a nawet jeśli mieliście, to czy mieliście w mieście kosmos? No śmiem wątpić, przyjacielu. Co? Myśleliście, że wy mieliście bramkę na wejściu, żeby nikt się nie przedarł? No to patrz, co mamy my. Jest szlabanik, nikt się tutaj, kolego, nie przedrze. A czy mieliście stację benzynową? No nie. A my proszę, stacja benzynowa jak się patrzy. Może i mieliście jakieś tam ruinki ninjagowych konstrukcji, ale my... Sam spójrz, co mamy. Ciutkę większą ninjagową konstrukcję. Dodatkowo u nas w mieście jest Spiderman, jest Angry Bear, a nawet Minecraft. Jak widzisz, nie tylko mamy miasto tak jak kiedyś wy, ale mamy rzeczy, których wy nie mieliście. I teraz wygląda to naprawdę czadowo. W końcu mamy gdzie mieszkać. W końcu! Czekaj, ziomek. Wybacz, że nie buchnę śmiechem, bo no, w ostatnim sezonie zbyt dużo przypałów. Ale co? No nie sądzisz, że to miasto jest trochę takie, wiesz... No nie bardzo. Czemu na przykład nie weźmiecie sobie i nie poszczepiacie tych wszystkich płytek? Przecież tu są takie luki między tymi płytkami, że aż plastikowe zęby bolą. Nawet wasze chińskie powinny was zęby boleć. Przecież tu nic nie jest do niczego przyczepione. Nic się kupy zupy nie trzyma. No spójrz, wszystko leży luźno. No kolego, sam powiedz, no jak to wygląda? Sam przyznasz, że chyba troszkę marnie.
chyba ty. Mieliśmy w planach to szczepić, także patrz, co się teraz będzie działo. WTF-y? Szczepiać! Mówię przecież szczepiać! Kobi, gdzie jesteście? Kobi przecież odeszły w zeszłym odcinku. A, no tak, zapomniałem. No to inni szczepiać. Proszę szczepiać. Szczepiać mi tu klocki, szczepić mi tu płytki. Pokażmy, Klockozaur City, że możemy zrobić szczepione płytki. Proszę. No, czemu nie szczepia? Proszę mi tu wesłać budowniczego. Budowniczy! No nie jest budowniczy, tylko nie mówcie, że znowu nawalony. Nie, spoko, przecież na odcinki trzeźwieje. Budowniczy, proszę mi tu szczepić klocki. Wydawało mi się, że już o tym kiedyś rozmawialiśmy. Nikt z nas przecież nigdy nie budował miasta, nikt z nas nie wie, jak się buduje miasto. Jak mamy więc budować i szczepiać miasto, jak nie wiemy jak? A nawet gdyby obejrzeliśmy jakieś tutoriale na YouTubie, to z czego mamy je szczepić, co? Nie mamy żadnych klocków, nie wiemy skąd brać klocki, WTF-owe oczywiście, bo Lego to się brzydzimy. Chociaż miasto nie istnieje, moglibyśmy je wziąć, ale nie wiemy skąd mamy wziąć klocki. Przydałby się ktoś, kto umie chodzić, grzebać w kupie kloca i znajdować tam wartościowe rzeczy. Ho, ty to jesteś jednak mądry, jak przetrzeźwiejesz. Widziałem ostatnią recenzję u WTF kloca. Mam pomysł. Iron Minion? Iron Minion, słuchaj, ty umiesz latać. A że mamy takich osób tutaj mało, to dostajesz ważną misję. Musisz iść i kogoś znaleźć, bo potrzebujemy kupy kloca. A teraz dam ci współrzędne. Halo, halo, jest tu ktoś? Jest tutaj ktoś? Halo, jestem. W czym? O, też jesteś Chińczykiem. Witam Chińczyka. Cześć, witaj, słuchaj, pewnie nie wiesz, bo skoro pałętasz się na jakichś dziwnych, obcych rejonach i grzebiesz w kupie kloca szukając śmieci, to nie masz pojęcia o tym, że żyje na świecie cała nacja Chińczyków. Twój kanał to pewnie wiecie, bo miałaś recenzję, ale nie wiesz, że jest miasto. Chcemy cię zwerbować. Jej, co ty gadasz, nigdy nie miałam swojego miasta. No właśnie. No i słuchaj, przy okazji możesz wziąć te śmieci, bo wiesz, znaczy nie, przyszliśmy cię oczywiście zwerbować zupełnie bezinteresownie, nie, ale jakbyś mogła wziąć tę kupę śmieci, dzięki którym przyjmiemy cię w mieście, to by było super. Ty jesteś dobra w grzebaniu w śmieciach, prawda? No, nikt tak nie będzie szukał klocków dla nas jak ty. To znaczy cieszymy się, że będziesz u nas w mieście, potrzebujemy każdego Chińczyka. Ty! To chodź. Tylko weź do jakiejś miski te klocki. Wow, ale czad, jeszcze wczoraj nie miałam domu, żyjąc z dnia na dzień w jakimś głupim uniwersum Disneya, z którym za dużo nie idzie zarobić. A tu czuję, że tu to się naprawdę u tych Chińczyków dorobię majątku. Już zaczynam zbierać, już ogarniam. Czekaj na mnie, już ogarniam. Będą klocki zapasowe, bo mamy człowieka, który nam będzie je załatwiał, będzie miasto szczepione. Ale skąd nagle będziecie wiedzieć, jak się buduje miasto? No liczę, że ziomuś z jakiejś następnej recenzji też się pojawi i nam pokaże. Tak, na pewno tak będzie. Co to? Ej, co to jest? Co to za miska? Budowlaniec będzie rzygał? Co jest? Tak jak chciałeś, załatwiłem cały pojemnik klocków zapasowych. Serio? Ty załatwiłeś? Ja tu prawie płuca wyplułam, pchając to po schodach do góry. Wow, ale czad! Teraz to będzie można budować. I teraz to kopara opadnie, Klockozaur City. Daj klocka, chcę budować! Czekajcie! Przecież nie umiemy budować, musimy dopiero sprowadzić tego ziomka, co ma budować. Prawda, panie? Co jest? Gdzie jest gość z Klockozaur City? Gdzie on uciekł? Szykować się! Hipek z Klockozaur City na pewno poszedł po swoich ziomków! Będą nas atakować! Będą chcieć odbić nasze miasto! Pozycje bojowe!